Słoneczko, słuchajcie, otworzę już galerię i jestem tutaj w centrum Modo. W ogóle wam pokażę. Media Markt, Biedronka, Kik, do Kika nie wchodziłam, w Sinsay byłam. Tak, kupiłam kolczyczki, to wam pokażę, ale tutaj nie ma. Byłam w Action i oczywiście, słuchajcie, zobaczcie, czapkę sobie kupiłam. Taka ładna, za 12 zł, zobaczcie, a tak ciepła, tak fajnie zrobiona. Zobaczcie, bardzo fajne połączenie kolorów. Tutaj jest taki szary z czarnym i białym, bardzo fajne, bardzo. Będzie mi do tego mojego szalika takiego w czarną kratkę, biało-czarnym pasować. No tak mi się spodobała, były jeszcze tam takie pomarańczowe, no ale te połączenie kolorów, wow, bardzo, zobaczcie jakie fajne sploty i tak fajnie na głowę, chwilę sobie tutaj was postawię. Ojejku, tu słoneczko nam świeci, także zobaczcie, no takie piękne połączenie kolorów, no zobaczcie, no sztos. Jeżeli nie wiecie, ktoś tu z was jest pierwszy raz, to ja w ogóle uwielbiam, kocham czapki, a podobnież znowu idą te wielkie mrozy. Więc no, do tej czarnej kurtki będzie mi też świetnie pasować, którą mam nadzieję, że dzisiaj odbiorę od pani krawcowej. W każdym bądź razie, tak, byłam w Action i z tego wszystkiego w ogóle zapomniałam kupić płynu do spryskiwaczy, ale to do minus 15. Ja nie wiem, czy minus 15 to nie jest za mało, mają iść naprawdę duże. Może w domu wam pokażę. Zobaczcie, w Action taki błyszczyk sobie kupiłam. Jestem mega ciekawa, co to za cudeńko. Ale no tak mi się taka różyczka spodobała. W ogóle były maseczki jednorazowe, też wzięłam sobie paczkę taką. Patrzcie, coś takiego. Po prostu nie widziałam u nas, nie? Big Kiss. Long You, Big Kiss, Color Sensation on You. Były właśnie różowe i czerwone. A wzięłam różowe i to ostatni był za niecałe 5 zł. No to do przetestowania. Delight wzięłam. O, i wzięłam właśnie te maseczki, bo mówiłam wam już kiedyś z vlogów. Nie za bardzo. A co wy na to, na tą czapkę? To jest taki... Dużo było, kurczę, no zastanawiałam się, wiecie, dużo tam w Action jest dużo takich akcesoriów do domu. Mam nadzieję, że tu mnie dobrze widzicie. Tutaj jeszcze widzicie Łopuszańską. Więc... Ale fajnie, ona tutaj tak grzeje. A nie zawsze mi się takie wywinięcia podobają, słuchajcie, ale... No, bardzo fajna. W każdym razie powiem wam, że w Action dużo takich, kurczę, fajnych rzeczy do kuchni, akcesorii. Kupiłam taką fajną ściereczkę w takim szaro-metalicznym kolorze, słuchajcie, z tymi, z elementami tych takich liści. Pokażę wam w domu. Dużo takich akcesorii, wiecie co, tam różne fajne takie deski, takie miski, ale tak się, wiecie, zastanawiałam. Miałam brać i tego, ale to się tak mówi, tu 10 zł, tu 20, tu coś tam, więc... A i tak duperelki w sumie też kupiłam, ale nie, no tutaj właśnie te delighty, bo mi się skończyły, a ja codziennie... A i byłam też w Pepco, bo słuchajcie, wyprałam smoka, szary sweterek taki, który tak zmychecił wszystkie ubrania, że nie mogę sobie dać rady, więc musiałam kupić rolery, a najtańsze rolery to są w Pepco, bo widziałam, byłam w Sinsay, ale tam jeden taki roller kosztuje 5 zł, a tutaj macie 3 rolki do wymiany i cały kosztuje 5 zł, nie? I takie dwa białe kubeczki. Myślę, że w ogóle kupię sobie też później, jak mi się tak sprawdzą te kubeczki, to bym sobie jeszcze ich dokupiła, bo bym właśnie chyba takie chciała mieć kubeczki, to tylko. Ale to pokażę wam w domu, jak dojadę, także ruszam. Fajna ta czapka. Także będzie taki haul z Action, z Pepco.
Pepco i z Action, Pepco i w Simsy, ale w Simsy to tylko kolczyki kupiłam. Słuchajcie, bo też bluza za mną chodzi, taka jeszcze jedna, ale no powiem wam, że jakość bluz to tak mnie nie zachwyca. Może też wiecie, no człowiek przyzwyczajony. Pull&Bear ma lepszej jakości, tak mi się wydaje, na ten czas, albo po prostu na asortyment, który tutaj widzę. No i szuszowe też bluzy, no to wiecie. Także odpalam Karolcie. Szkoda, że nie kupiłam, kurczę, tego płynu. Ale może jutro kupię. Wyjadę wtedy. Także ruszamy. Zobaczcie, jak pięknie w Warszawce. Dzisiaj to taka naprawdę, wiecie, pogoda zimowa. Z mrozkiem, ze śniegiem, który leży jeszcze. Także no słuchajcie, no za 12 zł no nie mogę się napatrzyć, bo naprawdę jakość tej czapki jest świetna. Świetna. Pan za mną jedzie. Będzie się irytował. Zaraz spadniecie, więc... O, tutaj się pan wyjechał. O, a ja... O, a ja wyjadę sobie dalej. No. Tak. Muszę... Chwila, bo muszę zapiąć tutaj moje... Bo będzie mi, wiecie, piszczeć, że za dużo ma pasażer. Więc moje zakupy muszę przypiąć. No, teraz będzie dobrze, jak zapniemy. No, teraz jest dobrze. To ruszamy. To odezwę się w domu, słuchajcie. Słuchajcie, więc taki szybki haul. Tu gdzieś was chciałam ustawić. Prezentacja hitu. Także prezentuję się jeszcze raz tutaj w hitowej czapce z Action. No po prostu jest przepiękna. Także no, czapka to jest sztos. Powiem wam, że to jest sztos. Tak. Także, no to może, nie, tutaj co pierwsze mam. Pepco, słuchajcie, to już pokazywałam wam. Rolery. Ciekawe, czy dadzą radę tej mojej, tych moim bluzom, co mówiłam wam, bo po prostu smoka, jeden sweter, wiecie, tak po prostu wszystkie czarne rzeczy mam po prostu siwe, ale nie to, że wiecie, tam parę włosków czy coś, normalnie koty takie, całe płachty z jednej, z drugiej strony, whatever, zobaczymy. Teraz z Action, bo na dole mam jeszcze z Pepco. Action, słuchajcie, kupiłam Delighty. No taki ładny tutaj zapach. Jeden jest taki cynamonowy, a tu Green Diverse, czyli zielone liście, zapach zielone liście, Delighty, a to cynamonowe, bo ja codziennie, słuchajcie, palę. W TK Maxie też kupiłam sobie, słuchajcie, kółka srebrne, bo ja mam złote, natomiast czasami też mam jakieś tam srebrne kolczyki, tak? To akurat są srebrne, to są ta kolekcja kruka z wilkiem, ale chciałam też takie kółka złote i nie było, ale srebrne, to one mi się przydadzą. Właśnie, bo nie miałam też srebrnych. Maseczki, tu 10 sztuk w Action, to wszystko w Action, bo mi się właśnie skończyły. I w Action, słuchajcie, taką fajną ściereczkę, zobaczcie, to są te monstery, o, te liście, nie? 5 zł, wow. Zastanawiałam się nad nią, słuchajcie, ale naprawdę jest przepiękna. W ogóle do zdjęć. Przepiękna. Jeszcze tylko jedna została, nie dziwię się, bo jest naprawdę taka duża.
i ładny taki kolor ma. W Action też kupiłam, słuchajcie, serum do twarzy. Serum do twarzy. A to serum to jest figa, słuchajcie, i kurkuma. A kurkuma to jest dobre, takie pobudzające ma właściwości, więc mega jestem ciekawa. To jest figa i kurkuma. Ciekawa jestem, jak pachnie. Dozuje się. No, dajesz. O, to taki krem. Ale pięknie pachnie. Fajnie. Tak owocowo, ale tak orientalnie trochę. Spatrzymy. Bardzo chętnie sobie coś takiego... Słuchajcie, mydło do rąk i to jest wegańskie. To jest 400 ml, a ono kosztowało chyba 5 zł. I naprawdę taki, było takie różowe. A tu tak zielono pachnie, tak delikatnie, też słodko. I to jest wegańskie. Naprawdę, Action ma bardzo, wiecie, ciekawe takie rzeczy, które no nie spotkamy w innym, tak? No i właśnie płyn micelarny, to też jest wegański. Alvira. Nie wiem, jak to się czyta. Jestem ciekawa, bo już mi się kończy. W ogóle będę chciała zrobić, słuchajcie... Gdzieś się może... O, tu was przestawię. O, widzicie, jak ładnie słońce się tutaj odbija. Będę chciała, słuchajcie, zrobić denko, bo mi się ten duży z Eveline kończy. Ale mam wrażenie, że on ostatnio też mnie jakoś uczula. I ten... Były jeszcze zielone, ale zielone to chyba były takie tonizujące, więc sobie wziąłam ten, zobaczymy. No i wziąłam ten błyszczyk, co Wam pokazywałam, zobaczymy, różowy. I wziąłam coś takiego, słuchajcie, czekoladę, karmel. Oni naprawdę te słodycze to mają takie, wiecie, i słony karmel, zaraz zobaczymy, jestem ciekawa. Nic dzisiaj nie jadłam, to nie jest dobre. Patrzcie. Widać? O. Nie wiem, po co to kupiłam. To jest przepyszne. To jest orzeszek w karmelu. Patrzcie. Orzeszek w karmelu. I ten karmel jest jeszcze słony. To. I w Action kupiłam. Byłam w Pepco. Zawsze tak, w Pepco w sumie, albo w Biedronce też kupuję. Takie, wiecie, muszę popić. Takie gąbki do mycia, ale w Action były właśnie też. Ostatnie wzięłam, wiecie, to dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy otworzyli wszystkie galerie, więc oni dopiero wykładają. Ale ostatni taki dwupak gąbek, on 2 zł chyba kosztował, coś takiego. Oprócz tych rollerów, 2. Takie przepiękne kubki. To są kubki, filiżanki, właśnie kubko filiżanki w białym kolorze. Bardzo mi się podobają. Wiecie, taka klasyczna, klasyczny taki kubek, ale filiżanka w kształcie filiżanki. Bardzo mi się podoba. Zobaczę, jak mi się sprawdzą. Jak coś, to sobie kupię, żeby mieć, wiecie, taki... Bardzo mi się podoba. Taki komplet właśnie takich filiżanko-kubków białych. I w Sinsay. Słuchajcie, tak jak mówię, no dzisiaj to jest ten... W ogóle w tym świetle ciepłym to mam takie rude włosy, nie? Ale to światło, kurczę. I to jest właśnie to, co ja Wam zawsze powtarzam, że światło potrafi zmienić kolor włosu, oczu.
W Sinsay, zobaczcie, kupiłam sobie takie gwiazdki z perełkami. No tak mi się spodobały. Zobaczcie, no po prostu takie rozgwiazdy i perełki mają. No przepiękne. Dość drogie, bo taki komplet też 3 zł. O, i to są takie malutkie. O, zobaczcie, tutaj też takie na kółku, właśnie srebrne z serduszkami. I te mi się tutaj podobały, takie drobinki. O, i tutaj te takie. Także to wszystko w tym holu w sumie. Jestem ciekawa tego serum. Nie wiem, czy ktoś z Was próbował, czy znacie w ogóle Moisturizer. To jest For a Glowing Skin. Taka firma, For a Glowing Skin. Ja nie znam takiej firmy. No. I to tyle. Pycha. Słodycze to tam mają obłędne. Mieli jeszcze taką czekoladę słoną z karmelem, ale uciekałam stamtąd jak najszybciej. A! Chyba w Biedronce. W Biedronce dokupiłam mix sałat, który jest nigdy dość. Przepiękne takie duże pomidory, bardzo ładne, takie dojrzałe. Słuchajcie, i te winogrona. I to właśnie najbardziej lubię. To właśnie w Biedronce. Żurawina z nerkowcem. To właśnie ja najczęściej do owsianek, do różnych serków zawsze lubię sobie wrzucić i właśnie tą żurawinę z nerkowcem. Także to wszystko w tym vlogu. Trzymajcie się zdrowo. Mam nadzieję, że mrozy bardzo Wam nie dokuczają. Jak coś, to w Action są świetne czapy. 12 zł. No. Słuchajcie, dla czapkoholiczki to było coś niemożliwe, żeby nie wziąć takiej czapki. Jak coś, to w Action świetne czapki. Więc mam nadzieję, że mrozy Was za bardzo nie męczą, tylko cieszą i że macie śnieg, no bo jak mróz, to mróz, ale mam nadzieję, że też macie śniegu trochę, bo w Warszawce jak na razie śnieg się trzyma. Trzymajcie się zdrowo, dajcie znać, co u Was, i widzimy się niedługo w następnym.